Wszystkie poważne rankingi innowacyjności pokazują, że w minionych sześciu latach w Polsce dokonał się prawdziwy dramat, i w tych rankingach Polska spadła. Pokazuje to najnowszy Global Innovation Index, robiony od 2007 roku, który analizuje 142 kraje, w którym Polska w ciągu ostatniego roku spadła o 5 pozycji na 49 miejsce. Ale nie to jest najspóźniejsze. Bo Polska w rankingu, czy w podrankingu, gdzie patrzymy, ile wkładamy do procesu innowacji, jest na 30. którymś miejscu, a co z tego wychodzi na 60. którymś. Czyli w takim podrankingu efektywności jesteśmy na dalekim 110. miejscu, co pokazuje, że Polska w strasznym tempie dramatycznie marnuje. Pieniądze przeznaczane na wzrost innowacyjności i ta efektywność przekuwania pieniądze na to, co z tego wychodzi, na nowe produkty i usługi innowacyjne w Polsce jest jedna z najgorszych na świecie. I to potwierdza wnioski czterech innych wielkich rankingów, które pokazały dramat polskiej innowacyjności. No i trzeba postawić pytanie, jak to możliwe, że przez minione sześć lat wydaliśmy w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 40 miliardów złotych na wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, i to wszystko tak dramatycznie spadło.